Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, vouchery na przejażdżkę Ferrari zostały wysłane. Zainteresowanych proszę o sprawdzenie maila. Macie tam swoje wygrane vouchery z numerami, ze wszystkimi potrzebnymi danymi. Słuchajcie, chodzi mi po głowie kolejny konkurs, ale potrzebuję Waszej pomocy, bo chciałbym, żebyście w komentarzu pod tym filmem określili, co byście chcieli, żeby było wygraną w kolejnym konkursie, który już niebawem. Chodzą mi po głowie dwa pomysły, ale chętnie poznam wasze zdanie. Słuchajcie, pierwszy pomysł, jaki mi przyszedł do głowy, to jest wizyta na strzelnicy. Wizyta na strzelnicy, czyli dla wszystkich tych, którzy chcą się troszeczkę, że tak powiem, rozerwać. Jak tutaj widzicie, macie po 15 strzałów z broni sportowej, z pistoletu AK-47 i 10 strzałów z broni gładkolufowej z tak zwanego shotguna. Znam parę osób, które było, chwalą bardzo, mówią, że bardzo fajna adrenalina, można się rozerwać w cudzysłowie, postrzelać, nauczyć się strzelać i tyle. Druga nagroda, i oczywiście ta strzelnica jest w całej Polsce, jest wiele lokalizacji, więc ja wybieram takie rzeczy, żeby nie było znaczenia, czy ktoś mieszka w Gorzowie, w Lublinie, Lubinie czy na Helu. No i druga rzecz, która mi chodzi od dawna po głowie, z tym, że czas realizacji tej nagrody byłby dosyć długi. Już wam tłumaczę, koszulki Roberta Lewandowskiego, oczywiście oryginalne Nike'a z nadrukiem Lewandowski, ze sponsorem. Tylko z tego, co się zdążyłem zorientować, czas realizacji nawet 30 dni, bo zakupiłbym je oczywiście w sklepie oryginalnym w Hiszpanii, Barcelony, więc takie są czasy realizacji na obecną chwilę. Dajcie znać. Oczywiście takich koszulek byłoby kilka, tych wizyt na strzelnicy też byłoby kilka. Pomyślimy, ile zrobić, czy 3, czy 5, czy więcej. Czekam na wasze opinie. Co byście chcieli za wygraną? Czy koszulki oryginalne, podkreślam, żadne, broń Boże, podróbki, oryginalne Nike prosto z Hiszpanii, Robert Lewandowski, dziewiątka, czy wizyta na strzelnicy? Dajcie znać w komentarzu pod spodem, ja poczytam, policzę, przeliczę, zobaczę, na co jest więcej chętnych i taką nagrodę zrobimy w kolejnym konkursie. Już niebawem. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, a zwycięzcom gratuluję. I tak jak wam napisałem w mailu, jak będziecie mieli chęć i ochotę, zróbcie zdjęcie z tego Ferrari, jak tam jeździliście. Będzie miło mi obejrzeć takie zdjęcia. I cóż, miłej zabawy wam życzę. Trzymajcie się, hej!